Na białym tle czarny napis. Spotkanie z Justyną Bednarek. Rozmowę prowadzi Justyna Sawicka. Hashtag Gdańsk czyta. Logotypy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańsk, Chodzę do biblioteki. Spotkanie dofinansowano ze środków Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec. Rozmowa odbywa się w czytelni. Dwie kobiety siedzą naprzeciwko siebie. Justyna Bednarek to pisarka. Siedzi w fotelu po prawej stronie. Ma ciemne blond włosy sięgające ramion, okulary w ciemnych oprawkach i lekko się uśmiecha. Ubrana jest w długą, ciemnoróżową sukienkę z krótkim rękawem oraz pomarańczową bluzkę, której rękawy wystają spod sukienki. Justyna Sawicka, prowadząca, siedzi po lewej stronie. Ma jasne blond włosy opadające na ramiona. Ubrana jest w czarną bluzkę z żabotem, niebieskie dżinsy i wysokie buty stylizowane na trampki. W dłoniach trzyma notes i długopis. Obie kobiety siedzą w dużych, szarych fotelach. Między nimi jest stolik, na którym stoją książka pod tytułem Nowe przygody skarpetek, jeszcze bardziej niesamowite oraz karafki z wodą i szklanki. Za nimi stoją regały z książkami. Dzień dobry, nazywam się Justyna Sawicka i w imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku zapraszam na spotkanie z panią Justyną Bednarek w ramach akcji Gdańsk czyta. Dzień dobry pani Justyno. Czy zna pani kogoś, kto przychodzi z czajniczkiem do przedszkola? Od tego zacznę. W tej chwili już nie znam, ale owszem znałam, tak, w czasach, kiedy moja córeczka Basia chodziła do przedszkola, mieliśmy takiego znajomego chłopca, który wszędzie chodził z emaliowanym czerwonym czajnikiem. To była jego torebka, przytulanka, ulubiona zabawka. No i to wspomnienie mocno na mnie wpłynęło i zainspirowało w pewnym momencie do wykorzystania tego chłopca jako bohatera opowieści o Dusi i Psinku Świnku. Właśnie o tym myślałam, bo wspominała pani, że wielu z bohaterów pani książek mają swoje odpowiedniki w rzeczywistości. A to wydawało mi się zupełnie wymyślone, czyli faktycznie istniała taka postać. Była taka postać. Ta seria, o której pani wspomniała, o Dusi i Psinku Świnku dla przedszkolaków, bardzo sympatyczna. Podejmuje tam pani tematy codzienne, są takie jak strach na przykład. Strach, bałagan, niegrzeczność, pierwsza miłość. To jest taka pula tematów no, dostosowana do wieku przedszkolnego, bo taki był zamysł wydawcy, żeby to była seria z nurtu tych książeczek oswajających różne problemy właśnie tego wczesnego dzieciństwa. Także ponieważ tych książek na rynku jest zatrzęsienie, to ja strasznie chciałam nie pójść utartym szlakiem, tylko wymyślić coś takiego, co byłoby no, w jakiś sposób oryginalne. I pomyślałam sobie, że fajnym pomysłem będzie właśnie pomieszanie światów, takiego realnego, o który chodziło wydawcy, ze zwariowanym bajkowym, który jest dla mnie bardziej naturalny, dla mnie jako pisarki oczywiście, a nie człowieka, niestety. Ubolewam, że bajka nie włazi tak często w moje życie jak w książki. No więc, ponieważ taki miałam pomysł, no to wymyśliłam tę taką formułę pudełkową, że jest opowiastka w opowiastce, że są tak naprawdę dwaj główni bohaterowie. Jednym z nich jest Dusia, dziewczynka, Magdalena Felicja, Magdalena Magda, Magdusia Dusia, stąd się wzięła Dusia. No i mama, chcąc oswoić ją z rozłąką przed pójściem do przedszkola po raz pierwszy, pyta ją, jaką jej uszyć przytulankę i Dusia odpowiada, ziewając, że chce mieć psiaka. A mama jest trochę przygłucha, tak jak i ja jestem trochę przygłucha i odpowiada i słyszy prosiaka. Więc w ten sposób powstaje Psinek Świnek, który jest tym drugim bohaterem. No i Dusia ma swoje przygody w przedszkolu, a na czas leżakowania Psinek Świnek trafia do czajnika czerwonego, noszonego wszędzie przez tego chłopca, kolegę Dusi. I w tym czajniku jest cały bajkowy świat. I mieszka tam na stałe pan Pomarańcza, Wróbelek Bubelek i Maleńka Królewna. No i również zdarza się tak, że z tego realnego świata kolejne przedmioty w kolejnych częściach znowu trafiają do tego czajnika, więc jest wspomnieniowy czerwony pionek, który tata zgubił w dzieciństwie, tata Dusi, nie wiadomo, przepraszam, co się z nim stało i nagle w fantastyczny sposób odnajduje się w tym czajniku. Jest też osioł patentowany, ponieważ tata prowadzi źle samochód i jakiś pan krzyczy do niego: ty ośle patentowany. No i tata wyjaśnia Dusi, że to znaczy, że ten pan uznał, że jest cierpliwy jak osioł, inteligentny jak osioł, bo Dusia bardzo była zbulwersowana tym, że ktoś tak tatę nazwał, ale po tym wyjaśnieniu się uspokoiła, aha, same dobre rzeczy. No i ten osioł myk znajduje się w czajniku. Także są stali bohaterowie, stali mieszkańcy czajnika i są tacy, którzy się pojawiają kolejno w kolejnych częściach, a już ukazało się 5. 6. w zielonym kolorze o zwierzątku, które ma być adoptowane przez przedszkolaków, no i które ma być adoptowane przez pana Pomarańcze w czajniku. Jest nim dżdżownica, tym zwierzątkiem. Już ta część jest przygotowywana, rysowana przez niezrównaną Martę Kurczewską. Tu muszę powiedzieć, że mam w życiu nieprawdopodobne szczęście do ilustratorów, ponieważ nie było ani jednej brzydkiej książki. O to miałam zamiaru zapytać. Tak. No i ja piszę 6. część. Tak, 7, przepraszam. Także seria się rozrosła. Bardzo jest też zabawna. Ta historia o tym, jak wszystko musi być po kolei. Jest absurdalna też. No tak, mnóstwo, tak. Ja niby bardzo... to są takie dziecięce i bliskie tematy też i uniwersalne, ale pani je po swojemu przerabia. Ja bardzo lubię takie surrealistyczne, zwariowane opowieści. Jako dziecko bardzo lubiłam, a jako dorosła osoba też, więc no, czerpię z tego rodzaju poczucia humoru pełnymi garściami. Nie można powiedzieć, żeby tam był dydaktyzm. No, trochę tam jest, tak minimalnie. Ale czekolada i tak przed się dostaje na koniec. I na końcu, i przed, no i po kolacji. Tak, trzymać tych zasad wszystkich sztywno, nic dobrego z tego nie wynika. To znaczy, zasady są potrzebne, żeby wszystko było mniej więcej uporządkowane, ale w życiu wiadomo, na wiele rzeczy można przymknąć oko, żeby było mile i fajne, i fajnie, i żeby było dostosowane do chwili przede wszystkim. To jest coś, co strasznie lubię w pani pisarstwie, bo wcale nie tak wielu autorów polskich w ten sposób pisze. U nas może coś się przełamało też już i gdzieś tam znaleźli autorzy właśnie sposób, tak widzę to w pani książkach, że właśnie bez takiego dydaktyzmu, zbędnego, bez moralizowania, to jest świetne. To jest to, czego zazdrościliśmy zawsze Skandynawom. Tak, no właśnie, pewnie. O tym myślę, że... No, ja po prostu robię to, co sama lubiłam w książkach dziecięcych, kiedy byłam dzieckiem. I kiedy później czytałam moim dzieciom książki na dobranoc, bo ja późno zostałam pisarką, 5 lat temu można powiedzieć, że Niesamowite przygody 10 skarpetek ukazało się 5 lat temu. Co prawda ja kilkanaście lat wcześniej opublikowałam takie 3 króciutkie wierszowane bajeczki o skrzacie Lenku i no, miał ten skrzat 3 różne przygody wierszowane i to było około 2002 roku, ale ponieważ to były broszurki... 2004 mam zapisane, no początek. To pewnie pani ma rację, to ja nie pamiętam tak dobrze, ale ponieważ jakby nie czułam się spełniona twórczo po wydaniu tych książeczek, one były takimi broszurkami i właściwie nic się w moim życiu nie zadziało po tych książkach, a ja strasznie chciałam być pisarką zawsze, od przedszkola właściwie. A te książki powstawały w takim razie, bo to jest bardzo ciekawe, bo to faktycznie kilkanaście lat minęło, ale czy Pani je pisała w głowie, czy one rzeczywiście powstawały i chowała je Pani do szuflady? Raczej w głowie pisałam, natomiast też czasem robiłam notatki, coś mi przychodziło do głowy, o to będzie super, zapisywałam, albo czasem mówiłam sobie, teraz to już się przemogę i napiszę do końca. Siadałam i pisałam początek albo 3 rozdziały, a potem działo się coś, wchodziło w to życie i musiałam przerwać, a jak wracałam, to już nie miałam tego takiego szwungu, żeby pociągnąć historię. No ale dzięki temu nazbierałam całkiem sporo pomysłów, które dawały się zaadaptować do jakichś różnych historii, kiedy już tą pisarką zostałam. I ponieważ skarpetki cieszyły się dużym powodzeniem właściwie od początku, to miałam też sporo propozycji z różnych wydawnictw. No i pewnie gdybym tak z całkowicie białą kartą w głowie miała odpowiadać na te zaproszenia, to byłoby mi trudniej niż było rzeczywiście, a było mi łatwo dzięki temu, że tych pomysłów miałam pełne szuflady biurka. Bo po prostu przez ten cały czas była Pani pisarką. Może być może niepraktykującą, tak, ale po prostu... można powiedzieć, niepraktykującą pisarką. O iluż takich chodzi po świecie. Połowa moich znajomych to niepraktykujący pisarze. Ale to jest świetne, kiedy człowiek dostaje taką możliwość, gdy już jest na to gotowy. No to się właśnie bardzo rzadko zdarza, tak. Więc ja doceniam mojego życiowego farta i wielkie szczęście, jakie mnie spotkało, że się tak zbiegły i moje możliwości życiowe, bo dzieci były odchowane i jakby miałam wszystko ułatwione od strony takiej technicznej, to nazwijmy, bo w momencie, w którym zaczęłam pisać skarpetki, to właśnie spotkałam na imprezie u koleżanki Kasię Kolanowską, jedną z założycielek poradnika, i ona pokazywała na tablecie książkę Machiną przez Chiny, zilustrowaną przez Mariannę Oklejak i Łukasza Wierzbickiego książkę. No i mówi, popatrz, jaką ładną książkę wydajemy. No to była jedna z ich pierwszych książek, jaką wydawali. I więc ja się ucieszyłam, o, to ty wydajesz książki dla dzieci, ja napisałam bajkę dla dzieci, może byś przeczytała, może wydasz. A ona powiedziała, no to przyślij mi, ale nic ci nie mogę obiecać, wiesz, że jak mi się nie spodoba, to nie wydamy. Ja mówię, wiem, i wysłałam. I 2 dni później dostałam odpowiedź od 3 pań wydawczyń, że to jest cudowne, że błyskotliwe, że świetnie napisane. No w ogóle wiadro miodu na serce początkującej pisarki. No i wtedy po prostu skończyłam to szybko. 2 książki wtedy skończyłam. Niesamowite przygody 10 skarpetek i W To Mi Graj, taka książka, którą zilustrował pan Józef Wilkoń, która niestety przepadła w pewnym sensie, to znaczy sprzedało jej się bardzo mało i to, że ona miała taką wysmakowaną formę graficzną, a tematem była muzyka poważna, to zrobiło to dokładnie odwrotność do tego, co ja bardzo chciałam. Bo ja chciałam oswoić to słowo, tą nazwę muzyka poważna i pokazać, że z tego może być fajna zabawa. Miałam nagromadzonych sporo doświadczeń, bo i ja, i mój brat chodziliśmy do szkoły muzycznej, nasza mama grała na fortepianie, 2 moich dzieci też chodziło i chodzi do szkół muzycznych. No i wydawało mi się, że mam coś do powiedzenia na temat edukacji muzycznej. Cały czas uważam, że pomysł w książce był dobry, bardzo prosty, oparty na tym, jak ja sama się bawiłam, kiedy byłam małą dziewczynką. To znaczy słuchałam płyt i opowiadałam do tego historię. Wyobrażałam sobie, co ta muzyka mówi. To jest świetny pomysł, niespecjalnie oryginalny, myślę, że dużo ludzi na to wpada, ale ja to rozwinęłam do bajek, które mi się wyobrażały, a też momentami starałam się jakby historią powtarzać jakiś rytm opowieści. Jak coś się rozwijało, to akcja nabierała jakiegoś niesamowitego rozmachu, a jak była jakaś taka marzycielska melodia, to różowe prosiątko fruwało w chmurach, a jak było bolero Ravela, to najłatwiej było zilustrować, to okazywało się, że kolejne osoby nie mogły przestać, że do jednej tańczącej dochodziła druga, trzecia, czwarta, tak jak tam jest, że gra jeden instrument, potem drugi, trzeci i cała orkiestra powtarza ten sam motyw i cały koncept polega na tym, że ta muzyka się rozrasta, ale w ramach jednej melodii. No więc starałam się jakimiś wyobrażeniami właśnie dopasować do tej muzyki, po każdym takim rozdziale, w którym, bo tych rozdziałów tam jest 12, występują ci sami czterej bohaterowie, dzieci. Jednym dzieckiem jest moja mama, drugim dzieckiem jest mój brat Karol, trzecim dzieckiem jest mój syn Antoni, czwartym dzieckiem jestem ja sama. No i po każdym takim rozdziale jest też notka biograficzna poświęcona kompozytorowi, która składa się z samych takich nieoczywistych faktów, z takich ciekawostek powyszukiwanych, czyli na przykład, nie wiem, że właśnie Ravel napisał koncert na 3 ręce, bo miał przyjaciela, pianistę, który stracił rękę na wojnie i specjalnie dla niego napisał taki koncert, w którym on mógł grać jedną ręką, a inny pianista na drugim fortepianie grał już normalnie. No ale nikt nie napisał koncertu na 3 ręce poza nim, chyba. Więc z takich ciekawostek były ulepione te notki. Niemniej fakt, że okładka jest czarna, papier kredowy i już wiadomo, że to jest muzyka poważna, stworzyło dystans i ja patrzyłam, jak właśnie na stoisku z książkami różne były wyłożone, to żadna ręka się nie wyciąga po tę książkę. Więc tutaj być może warto było przełamać właśnie czymś kolorowym. Przekombinowane zostało przez nas. Projekt był zbyt artystyczny. Tak, a być może czasami trzeba poczekać, bo... Może tak, może tak. Ja mam nadzieję, że w jakimś momencie będę mogła wrócić do tej książki. Nie wiem, może się uda kogoś namówić na drugie wydanie z inną szatą graficzną. Chociaż dla mnie jest wielkim honorem i szczęściem, że pan Józef Wilkoń zgodził się komuś, kto w ogóle nie opublikował wtedy jeszcze żadnej książki, zilustrować. I to było rzeczywiście też fajne wydarzenie, bo ja poprosiłam, spytała mnie właśnie wydawczyni, jak widzę ilustratora. Ja powiedziałam, no największym moim marzeniem to, żeby pan Wilkoń to zilustrował, ale wiem, że to niemożliwe. A ona mówi, zobaczymy, możemy zapytać. Marzenia się spełniają. I tak, i minęły 3 miesiące, już się wydawało, bo on dostał ten maszynopis, dostał wydruk z komputera. Nie odzywał się przez 3 miesiące i po tych 3 miesiącach zadzwonił do tej dziewczyny, a ja akurat byłam wtedy w operze i siedziałam, słuchałam tam jakiegoś pięknego śpiewu i nagle zabzyczał mi telefon zawibrował telefon w torebce, ja zerknęłam, a tam był napis Habemus Wilkoń. I to było bardzo śmieszne. No i to był jeden z takich bardziej radosnych momentów w moim życiu, że taki wielki pan Wilkoń się zgodził, jeszcze mnie powiedział dużo komplementów, także to było bardzo, bardzo dla mnie przyjemne. No, ale dygresją poszłam w bok. Ale to świetnie, bo ilustratorzy bardzo mnie interesują, ta pani współpraca. Ale właśnie to, wracając do początku tego, to chciałam tylko tyle powiedzieć, że miałam szczęście, bo udało mi się od razu mieć wydawcę, Wilkonia, a potem jeszcze po roku przyszły nagrody za skarpetki, no i to już właśnie otwierało mi drzwi do innych wydawnictw, to znaczy sami wydawcy zaczęli się zgłaszać z prośbą, żeby coś dla nich też napisać. Jak tak słucham pani, nie wiem, który wątek pociągnąć, bo wszystkie mnie interesują, ale nie, interesujące po prostu bardzo, ale może zacznę od tych ilustratorów, skoro już wspomniała pani. Józef Wilkoń, Elżbieta Wasiuczyńska, Paweł Pawlak, Daniel de Latour. No, naprawdę miała Pani od początku tych ilustratorów naprawdę świetnych. I to też mój fart życiowy polegał na tym, że pisząc skarpetki, ja wiedziałam, że chcę, żeby to Daniel ilustrował, a ja Daniela znam od czasów szkoły średniej, od klasy maturalnej, bo mieliśmy wspólną przyjaciółkę, zresztą tą samą, u której spotkałam swojego przyszłego wydawcę. Także no, po prostu ludzie, którzy znają dużo ludzi, są od razu na starcie uprzywilejowani. To też wynikało z tego, że no, miałam kawałek życia ze sobą i już dużo wiedziałam. Pewnie jakbym miała 20 lat, to bym się zdała na wydawcę, tak. Nie miałabym takiej mocy jakby przebicia, a tutaj już byłam osobą, która pracowała w różnych miejscach, chleb jadła z różnych miejsc. Chodzi też o ten spokój prawdopodobnie, który Pani miała, no bo też dostała Pani informację. Ja wiedziałam, że... czego chcę. Tak, tak. Ja już dokładnie wiedziałam, czego chcę. Nie musiałam po omacku szukać. Także wiedziałam, jak ilustruje Daniel de Latour i poprosiłam dziewczyny z poradnika, żeby to on mógł narysować skarpetki, także to poszło bardzo gładko i ja się zorientowałam, że to jest jednak fajnie, kiedy autor sam wybiera ilustratora. Ja w ogóle nie chcę przez to powiedzieć, że moi wspaniali wydawcy nie mają nic do powiedzenia. Absolutnie nie. Czasem się zdarza, że wydawca nie chce jakby pójść za moją sugestią. Ten Adam Pękalski, który jest wspaniałym ilustratorem, został zaproponowany przez wydawnictwo Bajka i tutaj ja nie miałam wielkiego pola do dyskusji, bo po prostu tak było i już, ale z dobrym skutkiem. No, jest to wspaniały, wybitny ilustrator również. I tak samo było z Martą Kurczewską i Dusią i Psinkiem Świnkiem. Joasia Weiss, która jest redaktorem prowadzącym tej serii oraz która opiekowała się panem Stanisławem. Bardzo stanowczo powiedziała, że to ma być Marta Kurczewska, ale ja obejrzałam ilustrację i doszłam do wniosku, że ça va, w porządku, odpowiada mi bardzo. Także, no, ale wracając do tego, czego zaczęłam, że zorientowałam się, że jednak dobrze jest mieć w głowie jakiś styl rysowania, kiedy się pisze. Dlatego, że każdy z tych ilustratorów ma inny klimat, innego rodzaju poetą jest, więc jeżeli te klimaty się w jakiś sposób zgra, to wtedy wychodzi synergia, 2 + 2 równa się 5. To widać też, bo to, o czym powinnyśmy powiedzieć, że powstaje film animowany, serial animowany, bądź nie powstaje jeszcze, ale już zaczął... To znaczy jest zrobiony pierwszy taki pilotażowy odcinek. On nie jest jeszcze skończony, bo jemu brakuje do pełnego metrażu 3 minuty. To jest ale proszę dużo, zobaczyć, to jest dużo. Po prostu, ale jak on się świetnie sprawdza w tej formie i to są ilustracje właśnie Daniela de Latour, tak. To się świetnie w tej formie serialu animowanego. Czy jak Pani pisała, to myślała Pani o tym... Że będzie serial animowany? Tak. Nie, absolutnie. Wtedy myślałam sobie, o Boże, jakby było fajnie, żeby ta książka się spodobała, żeby ktoś jeszcze chciał ode mnie następną książkę, żebym mogła. I raczej wyobrażam sobie, że będę taką pisarką po godzinach, bo bardzo wiele osób w ten sposób funkcjonuje, że ma jakiś tam swój zawód, gdzieś pracuje, coś robi, a od czasu do czasu publikuje książkę. No, w najśmielszych wyobrażeniach nie widziałam tego rozpędu, który spowodowały uciekające skarpetki. To rzeczywiście szybko poszło, bo są właśnie i przygotowania do serialu. Już też teraz na pewno on będzie na 100%, bo zostały uruchomione, jeszcze nie uruchomione, ale zostały przyznane duże środki z tego, z PISF-u. To jest bardzo drogi serial, bo on nie jest robiony w jednej scenografii, tylko w zasadzie, bo teraz te seriale są tak robione, że jest jedna scenografia i animuje się na tym tle różne figurki. A tutaj praktycznie każdy odcinek musi mieć osobne te plansze. Także tej roboty jest potwornie dużo. Była Pani na planie? Gdzieś tam podglądała Pani? Czy... Nie, raz jeden byłam w Łodzi w tym, Boże, jak to się nazywa, Centrum Animacji, nie wiem, w zakładzie, w firmie, w studiu, studiu animacji, Animapol się nazywa. Tak, bo to właśnie to Animapol, studio, które zajmuje się moimi skarpetami. Reżyseria Marta Strużycka. Och, jak ona jest świetna. Ona ma takie fantastyczne pomysły, bo oczywiście te historie, które będą już w kreskówkach... Znana już i z Kici Koci, i z Pamiętnika Florki. Tak, i ona rzeczywiście jest osobą niesamowicie kreatywną i wymyśla mnóstwo takich gagów dodatkowych. Także wprawdzie tam jest napisane, że scenariusz to ja, bo to prawda, ja napisałam scenariusz, ale później w trakcie realizacji mnóstwo takich smaczków, drobiazgów, to były pomysły Marty. I ona jest genialna. No ten fragment jest świetny, ja bardzo trzymam kciuki. Można go zobaczyć na YouTubie, prawda? Nie wiem, czy jest na YouTubie. Wrzuciłam go na swój profil taki służbowy, że tak powiem. Justyna Bednarek, pisarka. I tam on jest. Jest u Marty Strużyckiej również, zdaje się, że upubliczniony. Nie wiem, czy na fanpage'u studia Animapol też nie jest. Ale pewnie trafi na YouTube'a też, bo jakby mamy pozwolenie, żeby się chwalić, jak nam fajnie wyszło. Trzymam kciuki. A proszę powiedzieć, ta praca, współpraca z ilustratorami, to też no, powiedziałyśmy, że oni świetni i tak dalej, że Pani miała wpływ, no to też świadczy o guście, kogo Pani wybiera. Bo wie Pani, co ja myślę, jak piszę, to myślę obrazami. No właśnie o to chciałam zapytać, czy Pani kiedykolwiek malowała, rysowała? Nie, nie, ale ja bardzo od dziecka byłam jakby wprowadzana w świat sztuki przez mojego tatę, który pracował całe życie w Muzeum Narodowym w Warszawie i ja dużo czasu spędzałam w galeriach. Mój tata był fanatycznym wielbicielem malarstwa, przyjaźnił się z wieloma malarzami. Nasz dom przypominał galerię sztuki zawsze, także z tą stroną wizualną piękna byłam oswojona od dziecka. Sama też mam dom obwieszony obrazami, bo jakby tata mi sprzedał to upodobanie, więc ja dużo rzeczy umiem sobie jakby tak właśnie zobrazować w głowie. I kiedy piszę, to jest tak, jakby mi się w głowie film od razu wyświetlał. Ja widzę różne sceny, widzę jakieś szczegóły, tak jakbym sobie rozwijała rolkę i oglądała kolejne kadry filmu. I ja parę razy usłyszałam, że moje książki łatwo jest ilustrować, bo to jest tak obrazowo, plastycznie opisane, że ilustrator nie ma problemu z wyobrażeniem. Ale zrobiła Pani taki numer Panu Pawłowi Pawlakowi. A, tak. To chciałam później, ale o Panu Stanisławie odlatującym, tak. Ale napisała Pani: trudno przecież nazwać coś, czego się nigdy dotąd nie widziało, natomiast zupełnie spokojnie można to narysować. Tak. I rozśmieszyło mnie to bardzo, że zostawiła Pani tego biednego ilustratora. Specjalnie mu to zrobiłam, oczywiście, bo to jest rzecz nie do narysowania. To może warto powiedzieć, że... To przejdźmy od razu tak, pewnie do tej... Pan Stanisław, to jest szczególna książka. Nie chcę... Moja ulubiona. Nie chcę, o jak mi miło to słyszeć. Bardzo się cieszę. Nikogo zasmucać nie chcę, ale... Faktem jest, że to jest książka, którą ja napisałam jakieś 2 tygodnie po przedwczesnej śmierci mojego męża. Bardzo młodo zmarł, miał 47 lat. Ja też miałam wtedy 47 lat. No i muszę powiedzieć, że spotkałam się z niesamowitą czułością, wsparciem moich bliskich, dalszych i jeszcze dalszych znajomych i przyjaciół. No i jedną z takich osób, których wtedy jeszcze nie widziałam na oczy, był Paweł Pawlak. Myśmy byli sfejsbookowani i on napisał do mnie taki wzruszający list i zapytał, czy ja mam z czego żyć. Bo on nie wie, czy to jest dobry moment, żeby coś takiego proponować, ale musi przygotować scenariusz picture booka i żebym ja mu napisała jakiś tekst, to on będzie proponował, on ma ugadane wydawnictwo i to zawsze jest parę groszy do przodu. No więc ja usiadłam wtedy, wyrwałam sobie serce z piersi i napisałam właśnie napisałam książkę o śmierci, ale napisałam ją w taki sposób, bardzo poetycki, w jaki ja sama sobie tę śmierć wyobrażam, że to nie jest czarna dziura i koniec, tylko to jest przejście jakby do innego wymiaru, tak? Innego świata. Ja wierzę w to, że istnieje dusza. No i starałam się właśnie opisać, jak to mogło wyglądać. Mój mąż miał na drugiej imię Stanisław, więc to co prawda tutaj bohaterem uczyniłam staruszka, ale wydało mi się to bardziej naturalne dla dzieci. Też jest, nie chodziło mi o to, żeby napisać taką smutną książkę, tylko żeby w niej było dużo światła, nadziei, dużo jasności. Tak. Również nadziei na to, że jakaś w jakiejś metafizycznej formie kontakt między nami nie został zerwany i ci nasi ukochani z drugiej strony podglądają, co my są tam robimy, cały czas. A czasem mogą tym słonecznym promieniem pokierować tak, żeby uwaga skupiła się na czymś innym, albo żeby nie zrobić jakiegoś głupstwa. Ja to tak czuję, no ale za światów już opisać szczegółowo się nie da, więc puściłam na minę Pawlaka, niech się męczy. I fajnie to zrobił. Świetnie, tak. No, ta książka jest ważna z wielu względów, bo pozostawia mnóstwo takiej przestrzeni i dziecku, i czytającym. Każdy z nas wierzy w coś innego, bądź no tak, nie wierzy. O to mi chodziło. I tutaj naprawdę można sobie, można to dzieciom własnym... Wypełnić własną treścią, tak. Tak. O to też mi chodziło. Ja sama wierzę, ale nie chciałam jakby... Nie chciałam tego ograniczać do grupy osób, które mają jakiś taki bardzo konkretny, radykalny światopogląd, tak? Tylko chciałam, żeby ta nadzieja była dla wszystkich, a każdy może pójść w opowieści, w rozmowie z dzieckiem inną drogą. Ba, w ogóle można ani słowa o śmierci nie powiedzieć, tak, bo to słowo nie pada. I można uznać to po prostu za świetną przygodę z elementami fantastycznymi. Także każdy może zrobić z tym, co mu się podoba. Jest też taka książka Tato, też sobie myślałam o niej w kontekście pana Stanisława odlatującego i tam też jakby tata jest chwilowo nieobecny, można to potraktować jako właśnie, że gdzieś wyjechał albo właśnie, że nie żyje. Tak, no duża ta... Dzieciom nie trzeba wszystkiego dookreślać, prawda? Tak, myślę, że każde dziecko potrafi samo... A też nawet nie zawsze ma samo potrzebę do powiedzenia sobie, tylko zatrzymuje się na jakimś etapie historii. A tutaj pojawiła się taka informacja... No właśnie, zastanawiam się, bo wspomina Pani często tak samo jak i w tejże książce nowej, która zresztą została nominowana teraz do książki roku. Tak, tak, bardzo jest mi miło. Jedna z dwóch, bo drugą no, mam takie Zielone Piórko do tych Zbigniewa. Nominacji w konkursie IBY, już ich nazbierałam 8. Piszę od 5 lat, a mam 8 nominacji. Jest mi bardzo miło oczywiście. One się jeszcze nie skończyły tak ostateczną nagrodą. Ani wyróżnieniem, ale nominacje w tym roku, są. W tym roku. Tutaj ta linka osobista, sprężysta jest bardzo ciekawym zabiegiem. Tak, tak. Ale to w związku z tym nie przypadek właśnie, ale przeznaczenie, prawda? Cały czas Pani podkreśla. No, linka osobista, sprężysta, to jak to się zrobi skrót, to wychodzi los. Aha. I to trochę o to chodziło. Ku mojemu zaskoczeniu prawie nikt tego w ten sposób, znaczy prawie nikt nie wyciągnął tego słowa, nie zrobił skrótu, chociaż pisałam to wielkimi literami. Tak, to tak, wydawało mi się nachalną łopatologią, ale okazuje się, że wcale nie. Nie. I to, co jest strasznie przyjemne, że usłyszałam już kilka interpretacji właśnie Basika Grysika i każda jest nieco inna i każdy próbuje rozbudować filozoficznie tę moją historię. w sposób, który nawet niekoniecznie ja sama tak ukonkretniłam sobie w głowie. Pisałam tę książkę trochę tak, jak się pisze wiersze. Zależało mi na tym, żeby była skoncentrowana z jednej strony, bo ona jest króciutka, to prawie picture book, a z drugiej strony, żeby właśnie była taka pojemna. To jest jakby książka do pary do pana Stanisława. To jest, no, przeczytałam dzisiaj, bardzo mi było miło, ponieważ Joasia Olech umieściła w książkach, magazynie do czytania Basika Grysika wśród 10 najlepszych książek ubiegłego roku, więc to dla mnie ogromna przyjemność, że się spodobało. I napisała fajnie, że to jest opowieść pętla, że zaczyna się od narodzin i kończy się narodzinami. I że opisane jest... Pani, że koniec, który jest jednocześnie początkiem. Tak, tak, że jest to historia małej dziewczynki, która przychodzi na świat i ma przywiązaną do nóżki niewidzialną linkę, właśnie linkę osobistą, sprężystą, która łączy ją ze światem. I że tak naprawdę każdy z nas ma taką linkę i jak chodzimy, to tkamy różne dywaniki. To jest piękne określenie, tkanie niewidzialnych, wzorzystych chodników. No tak. I że czasem wspólnie z kimś to tkamy, a czasem się splączemy z inną nitką i z tego wynikają różne konsekwencje i jedynym widzącym te nitki stworzeniem są wrony. Ja mam wielki sentyment do wron. Wrony są inteligentne, wrony są dowcipne, bywają złośliwe. W ogóle wszystkie krukowate są fajne. One często są u Pani w książkach. Tak, ja mam swoje ulubione. Właściwie czasem się zastanawiam, czy mi ktoś tego nie wypomni, że mam po prostu ograniczony zakres tych stworzeń, które się pojawiają, ponieważ zawsze u mnie gdzieś, jak jest pies, to musi być jamnikiem. I są kruki, i wrony. I gawrony. Tak, gawron jest w tych w 5 sprytnych kunach. Kruki są teraz w tym ostatnim tomie skarpetek. Wrony były w pierwszym tomie skarpetek. No też i... chyba banda czarnej frote. Coś gdzieś też chyba właśnie widziałam. Możliwe, możliwe, już teraz nie pamiętam. No i tak to właśnie. Tak to wygląda, że z tych samych elementów lubię robić różne rzeczy. Cecylia Kot też występuje 2 razy w różnych książkach. To dzięki temu w ogóle te wszystkie Pani książki się łączą, bo one są tak różne. Przecież Basik Grysik od skarpetek, no tak. Odlatujący pan Stanisław, więc myślę, że to jest taki element bardzo ciekawy. Spajający, tak, dlatego że ja używam jakby swojego świata do opowiadania różnych historii. I bohaterowie, Basik Grysik to jest ta sama mała B, moja córeczka Basia. I Basik Grysik to ja się śmiałam, że jak nam się urodziło pierwsze dziecko, czyli Bartłomiej, który jest bohaterem w 5 sprytnych kunach, to śpiewaliśmy mu kołysankę długą napisaną przez mojego męża. Potem jak się urodził Antek, i to była piosenka rzeczywiście, jak się urodził Antek, to już była tylko taka przyśpiewka. Jestem sobie małe prosie z muchą w nosie, małe prosie rach ciach ciach, wesolutkie, że aż strach. A jak się urodziła Basia, to, bo to była taka piosenka do lulania, a Basia już miała tylko Basik, Grysik, kapelusik, Basik, Grysik, kapelusik i tak w kółko. I dzieci to bardzo lubiły. Także z każdym kolejnym dzieckiem tego poweru twórczego do tych przyśpiewek było coraz mniej. No ale zaczyna się od Basika Grysika, a kończy się na małym prosiaku z muchą w nosie. Więc to też jest z mojego życia po prostu wzięte. Basia się w styczniu urodziła. No. Inspiracje życiem codziennym. Tak. A jeszcze one też rosną, te książki z dziećmi. Tak sobie myślę, że to chyba też ważny element. Jak pisała Pani Niesamowite przygody 10 skarpetek i gdzieś chyba Pani wspomniała, dla mnie to jest trochę tak jak u Widmarka też, że on pisał taką serię Tajemnica kina, tajemnica tak, różnych tych, a później jakby zauważył, że ten czytelnik urósł, tak? I kolejna seria o Larysie i Dawidzie i trochę tak jest też ze skarpetkami właśnie Pani. No taki był zamysł, od początku taki był, bo napisałam tę pierwszą część i po roku pomyślałam sobie, że dzieci już zasługują na odrobinę więcej, żeby ten kęs czytelniczy był taki bardziej obfity. Żeby ich nie zgubić, myślę też, prawda, tych czytelników, no, właśnie, bo wiadomo, że są nowi. Tak, to czy chodziło mi raczej, żeby tych samych, którzy się przywiązali do skarpetek, uhonorować czymś. No to potem jak pisałam w kolejnym roku Bandę Czarnej Frotę, pomyślałam sobie, nie, no to już jest zupełnie sprawny czytelnik, niech dostanie powieść. A później ten czwarty tom to też była powieść, to też jest powieść, tylko bardziej skomplikowana, tak mi się wydaje, bo ten trzeci tom składa się z takich bloczków. Każdy rozdział jest taką jakby osobną całością, że gdyby ktoś chciał, nie wiem, wrócić do jakiegoś wątku, to może sobie przeczytać jeden rozdział, że to jest taki epizodzik. Natomiast ten Zielone piórko Zbigniewa ma inną konstrukcję, bo to jest cała długa fabuła, cała długa historia, w której są zatopione pojedyncze historie opowiadane przez bohaterów. Także to też jest tak, że można tych 5 historii, że to jest połączenie jakby tych pierwszych 2 tomów z trzecim, że jest długa historia i w niej są krótkie historie. Myślę, że jeżeli dojdzie do napisania 5 tomu, zobaczymy, bo ledwo napisałam 4, już jestem pytana o następny. No, zobaczymy, jak to pójdzie, bo każda, w głowie mi nie powstało, że będzie z tego tyle książek. Po drugiej już myślałam, że absolutnie nie, że ja chcę pisać inne rzeczy. Nie mogę po prostu tak utknąć w tym skarpetkowym świecie. Ależ pisze Pani dodatkowo inne rzeczy. No, świetnie pisze, to się wszystko uzupełnia. Ale wszyscy mówią tylko o skarpetkach. Mówią, Pani od skarpetek. Ja mówiłam, że moją ulubioną jest Pan Stanisław. Bardzo się cieszę, bardzo dobrze. A te wszystkie teksty Pani są bardzo sceniczne też, prawda? Była Pani na... Nie wiem, czy wszystkie, ale pewnie rzeczywiście z niektórych da się zrobić przedstawienie. No jak dotąd właśnie skarpetki zostały, skarpetki jako lektura szkolna, no, są najbardziej pożądane, w związku z tym również one ja myślę, że nie dlatego, że lektura szkolna. Nie. Nie dlatego. No myślę, że to też odgrywa pewną rolę, dlatego że jeżeli jakaś książka jest lekturą, no to teatr ma raczej zagwarantowane, że dzieci przyjdą na przedstawienie i to lekturą dość lubianą, jak wiem, przyjdą dzieci na przedstawienie, więc to jest takie myślenie artystyczno-ekonomiczne i bardzo słusznie, bo przecież o to chodzi, żeby coś mogło istnieć, prawda? No więc też liczy się, czy będzie ta publiczność, czy nie będzie. Ja obejrzałam już do tej pory 3 przedstawienia na podstawie skarpetek. Jedno przedstawienie zostało przez Toruński Teatr Muzyczny wystawione. Groteska też zrobiła, Teatr Groteska w Krakowie i Teatr Tęcza w Słupsku. Każde z tych przedstawień było całkowicie inne. To jest fantastyczne, że dla mnie to taka satysfakcja, bo to znaczy, że tekst żyje, że każdego twórcę inspiruje inaczej. To, co mi się szczególnie podobało w przedstawieniu toruńskim, to, że teksty, takie dosyć trudne do pokazania na scenie, tam jest taki o skarpetce polityku i o kłócących się 2 stronach prawej i lewej chodnika. I pokazać to w przedstawieniu dla dzieci jest bardzo trudno. I oni to zrobili, ograniczyli to bardzo do takiej onomatopeicznej gry 2 przeciwnych stron. ale nie słychać dokładnie, co oni mówią, tylko widać, że się kłócą. I w to wchodzi nagle ta skarpetka. To było bardzo ograniczone w stosunku do tekstu, ale było genialnie przekazane sedno sprawy. Więc bardzo mi się to podobało. Tam więcej było takich rzeczy, ale to mi najmocniej utkwiło w pamięci. Z kolei Teatr Tęcza w Słupsku miał najpiękniejszą muzykę. Mhm. Znaczy może równie piękna, no nie, no wszędzie była fajna muzyka, to akurat było bardzo udane, natomiast w Tęczy po prostu pracuje taki młody chłopak, który tak liryczne, piękne piosenki stworzył do tego tekstu, który jest taki heheszkowy tak naprawdę. Natomiast tutaj to się całkowicie zmienił charakter tego przedstawienia przez to, że została do tego dodana liryczna, piękna, bardzo, bardzo to, no, doskonały kompozytor. Młody bardzo chłopak, ale wróżę mu wielką przyszłość. Z kolei Teatr Bajka, Teatr Groteska, przepraszam, zrobił przedstawienie z największym przytupem. Najbardziej dynamiczne, najdłuższe, pododawał mnóstwo fajnych gagów. Widziałam, że dorośli bawili się równie dobrze jak dzieci. Przy książce również tak jest. No i też muszę powiedzieć o muzyce, że zrobiona tam są sceny, które mogłyby nawiązywać do filmów o różnym charakterze, że jest film miłosny, jest jakiś dramat, jest film akcji i były brane motywy z różnych filmów, przerabiane na podkład dźwiękowy do tych scen skarpetkowych. To był bardzo fajny zabieg, taki dodatkowy smaczek dla ludzi dorosłych oczywiście, którzy lubią kino. To było bardzo fajne. Także każde z tych przedstawień było świetne. No, dzisiaj aktorzy Teatru Baj, prawda? Teatru Baj Warszawskiego odpalili takie pierwszą z kilku etiud zrobionych na podstawie skarpetek też. Nie wiem, czy to w przyszłości zaowocuje spektaklem, być może. Natomiast jest to zupełnie inna formuła. To są takie pacynki, skarpetki. Bardzo ascetyczne, ale strasznie fajne. I dla dzieci zachęcające, żeby same się tym zabawiły. Dokładnie to jest tak, fajne. Bo to jest w nowych warunkach, prawda? Wszyscy siedzimy w domu, edukacja domowa. W związku z tym to może być właśnie bardzo inspirujące dla takich domowych aktorów, żeby coś samemu zrobić. Współtwórców, tak jest. Tak. Pani Justyno, ogromnie dziękuję. Strasznie duża przyjemność. Trzymam kciuki za nagrody wszelakie. Czekamy na kolejne książki. No zobaczymy, jak to będzie tak z tymi nagrodami, natomiast książki na pewno będą. Nagrodą na pewno jest to, że książki są czytane. Otóż to. To mi sprawia największą frajdę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Do zobaczenia.